aktorskie, czy jest kilka książek, które omija z szacunkiem. Krytycy o twórczości, że to poszukiwanie własnej tożsamości, to jest o tym, co znajdziemy w twoich wierszach. Bezradność poznawcza, samotność, wyobcowanie z natury, kultura jako fikcja, światy możliwe, rozdarcie między ja i nie ja, nieciągłość ludzkiego bytu, niemożność ogarnięcia teraz, podejrzliwość wobec języka. Jesteś podejrzliwy wobec języka? Chyba tak. Poza tym, jeżeli to powiedzieli krytycy, czy wielcy uczeni profesorowie, czy jak ja mogę to pozwolić, z kolei krytycznie uzupełniać, czy wyjaśnić, z kolei jest tak odbierana. A gdybyśmy mieli to powiedzieć, o tym opowiedzieć, krócej, nie krytycko, nie aż tak literacko, tylko tak dla każdego, to czego szukać w twoich wierszach? Ja nie wiem, czy autor powinien być przewodnikiem po swojej twórczości. Oczywiście zdarzało się najwybitniejszym takim Dąbrowicza czy Mucheri Lumberke, który przewodnik po samym sobie. No ale to są giganci i sobie mogą na pewne rzeczy pozwolić. Po prostu. Ja jestem rodzajem rzemieślnika, który wykonywał pewną pracę. No i to już zależy od odbiorcy. Nie w sensie merkantylnym, no ale jeżeli są takie osoby, którym to odpowiada, i jeżeli wystarczy, a tak chyba powinno być, czytanie tekstów, a nie jakieś analizowanie podzajem w kolejne warstwy, co czasami jest śmieszne. Prawda? To wchodzenie, rozkładanie na czynniki pierwsze. Tak, to znaczy śmieszne. No może nie, bo autor robi to nie całkiem świadomie. Przypisywanie mu nadświadomości, no, ale to jest też nadużycie. Oczywiście, że pisząc, jeszcze wtedy do szuflady, bawiłem się w bycie w trzech osobach. To znaczy autora, czytelnika i krytyka. Nikt inny nie czytał wtedy tych wierszy? Nie. Była to dziedzina wstydliwa. Choćby nawet z tego powodu, że mając chyba nie najgorszą orientację w literaturze, wydawało mi się, że to jest trochę usurpacja. Skoro są tacy wspaniali, no to co ja mogę dołożyć? Zawsze to będzie wtórne i dalej uważam, że jest to jakoś wtórne. Chodzi o to, żeby było w części rozpoznane. Więc ja mam duże poczucie pokoju. Wbrew temu, że może wynika z tej naszej rodziny. Chciałam pochwalić głos. Dobry wieczór. Wchodząc do sali koncertowej, wysłuchali Państwo rozmowy Janusza Schubera z dziennikarką Elżbietą Mazur ze stycznia 2019 roku. Natomiast w holu Państwowej Szkoły Muzycznej mają Państwo okazję obejrzeć wystawę biograficzną poety przygotowaną przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Sanoku. Bardzo proszę Państwa o założenie maseczek. Dziękuję ślicznie. Wydaje mi się, że już są wszyscy na sali, więc możemy rozpoczynać. Dobry wieczór Państwu. W imieniu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sanoku i władz naszego miasta witam bardzo serdecznie na wieczorze artystycznym poświęconym twórczości Janusza Schubera. Poety, który odszedł od nas przed rokiem, zostawiając po sobie dzieła wybitne jeszcze za jego życia, uznane za takowe między innymi przez Zbigniewa Herberta, Czesława Miłosza i Wisławę Szymborską. Janusz Schuber jest nam szczególnie bliski, gdyż jest sanoczaninem nie tylko z miejsca urodzenia, czy lat szkolnych. Poza czasem studiów uniwersyteckich, w
spędził w naszym mieście całe swoje życie. Jego postać wpisała się dla naszego pokolenia w życie Sanoka. Mimo że stan zdrowia uniemożliwił Januszowi Schuberowi podjęcie pracy etatowej, był człowiekiem instytucją, pracującym społecznie na kilku etatach. Prywatnie niezwykle przyjazny i empatyczny, przyciągał do siebie dziesiątki osób, zaś w sferze publicznej inicjator i znakomity współorganizator wielu przedsięwzięć, i to nie tylko w bliskiej mu dziedzinie kultury. Nieceniony, a mało znany jest chociażby jego wkład w powołanie do życia w Sanoku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Doceniany i bardzo szanowany nie tylko w lokalnym środowisku, Janusz Schuber, autor ponad 20 tomów poezji, został uhonorowany m.in. Nagrodą Fundacji Kultury, Nagrodą Orfeusza i Nagrodą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Sanok ofiarował swojemu wybitnemu rodakowi najcenniejsze wyróżnienie, jakim jest tytuł honorowego obywatelstwa. Szanowni Państwo, nasz dzisiejszy wieczór będzie składał się z dwóch części: prezentacji twórczości Janusza Schubera i koncertu fortepianowego. Podczas pierwszej z nich na temat twórczości poety swoimi refleksjami podzielą się z nami zaproszeni przez nas, a bardzo ważni w życiu Janusza Schubera goście. Panowie Antoni Libera i Bronisław Maj oraz ojciec Janusz Pyda. Pan Andrzej Mastalerz zaprezentuje to, co najważniejsze, czyli wiersze Janusza Schubera. Drodzy Państwo, bardzo zapraszam na scenę pana Antoniego Libera. Pan Antoni Libera jest wybitnym pisarzem, literaturoznawcą, krytykiem literackim, tłumaczem i reżyserem. Przez ponad 20 lat był bliskim przyjacielem Janusza Schubera, admiratorem i prawdziwym ambasadorem jego twórczości. W tym czasie prywatnie i oficjalnie wielokrotnie gościł w naszym mieście, a pod kultowy adres Rynek 14/1 trafiłby chyba z zamkniętymi oczami. Ostatnim jego dziełem jest zredagowanie i przygotowanie do druku liczącego prawie 400 stron tomu poezji Janusza Schubera. Próbuje być wybór wierszy z lat 1969-2020, wydanego przed miesiącem przez Państwowy Instytut Wydawniczy. Proszę jeszcze raz o brawa. Na scenę chciałabym również zaprosić pana Bronisława Maj. Pan Bronisław Maj to wykładowca na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, poeta i krytyk literacki, mistrz słowa mówionego, ukąszony przez geniusz Janusza Schubera. Bliski poecie od połowy lat 90. jeszcze z epoki ulicy Sienkiewicza. Człowiek Janusza Schubera w Krakowie. Brawa. Zapraszam na scenę ojca Janusza Pydę. Ojciec Janusz Pyda, Ordo Predicatorum, zakonnik z Krakowa od rozmów Paduszam, doktor filozofii,
którego nie mogło zabraknąć podczas rozmowy o istocie poezji Janusza Schubera. Brawo! Bardzo serdecznie zapraszam na scenę pana Andrzeja Mastalerza. Pan Andrzej jest cenionym aktorem filmowym i teatralnym, występującym m.in. na deskach Teatru Powszechnego i Teatru Polskiego w Warszawie. Bardzo proszę o gorące brawa dla wszystkich panów. Witam panów bardzo serdecznie z nami na scenie, a państwa zapraszam do wspólnej podróży w świat twórczości Janusza Schubera. Oddaję głos panu Antoniemu Liberze. Dobry wieczór państwu. Chwila jest osobliwa, niełatwa, powiedziałbym. My tutaj z Bronisławem, z Januszem, no przyjeżdżaliśmy wielokrotnie od wielu lat i towarzysko do Janusza po prostu prywatnie, żeby go odwiedzić i na takie właśnie spotkania, jak to dzisiejsze, o poezji, o literaturze. No i ostatni rok. Jakaś i rodzaj wstydliwości, wycofania. Dwa lata temu było. Zaplanowaliśmy tutaj z panem Leszkiem Puchałą taki cykl spotkań o klasyce. No, zaplanowaliśmy na 4 spotkania. W 2 Janusz jeszcze uczestniczył tam na zamku, a w 2 ostatnich już nie, bo nie mógł przyjść. Ja pamiętam zarówno jeszcze na tych 2 spotkaniach, kiedy Janusz był, a zwłaszcza na tych, kiedy już go nie było, chociaż był parę kroków dalej, tam u siebie w domu, zaraz po tym spotkaniu ja do niego szedłem opowiedzieć mu, jak to poszło, jak to wyglądało. No, nie ukrywam, że towarzyszyło mi cały czas taka myśl, no, że przyjdzie taki moment, że Janusza nie będzie. Wyobrażałem to sobie właśnie, zwłaszcza podczas tych 2 ostatnich spotkań, kiedy go nie było, a jednak był tam. No i dzisiaj jest właśnie ten moment. Teraz jest ten moment, kiedy się spotykamy i kiedy go nie ma, chociaż słyszymy jego wspaniały głos, który jest tak charakterystyczny. No i można powiedzieć, że ta sytuacja od razu nas wprowadza w istotę jego poezji, w istotę jego myślenia, w istotę jego wrażliwości poetyckiej i filozoficznej, czy takiej mądrościowej, można by powiedzieć. Dlatego, że to, co Janusza na bardzo głęboki sposób frapowało, czym się zajmował w tych wierszach, to był właśnie problem obecności w życiu. Niby jest taka prosta myśl, no, że jesteśmy w życiu, żyjemy. A co to znaczy nie być? To jest temat w bardzo wielu jego wierszy. Próba wyobrażenia sobie tego innego życia, jeżeli takie inne życie jest. Co jest poza? Przebijanie się przez tę ściankę w głowie, że czujemy tylko własne myśli, ale już nie czujemy tego, co te myśli wytwarza. Czyli problem takiego dualizmu, prawda? No i to jest właśnie, mówię, ta chwila dziwna, niełatwa. No, ale obiecywaliśmy sobie, przynajmniej ja sobie tak obiecywałem, że kiedy taka sytuacja, ta chwila nadejdzie, no to nie będziemy tam się roztkliwiać, tylko wrócimy właśnie do tego, co było najżywsze w tych naszych kontaktach i w tej poezji. No i będziemy się zachowywać i mówić tak, jakby Janusz był. No, tak jak przed chwilą słyszeliśmy ten głos, który rzeczywiście no, niezwykle go uobecnia tutaj.
Więc ja nie mogę nie zacząć od rzeczy, no, które koledzy tutaj już oczywiście znają, którą tą rzecz opisałem też w tym swoim posłowiu tutaj, to znaczy o tej już niezwykłej mojej przygodzie z Januszem na samym początku. Ja go spotkałem na studiach, czyli to było w roku 1967-68. Byliśmy razem w grupie na polonistyce warszawskiej. Od razu zorientowałem się po paru pierwszych zajęciach, no, że to jest niewątpliwie najlepszy student. On wszystko wiedział, wszystko przeczytał. Siedział taki bardzo zdyscyplinowany w pierwszej ławce. No a myśmy właściwie niewiele umieli. I prowadził te zajęcia z poetyki opisowej pan Zdzisław Łapiński. Bardzo miły człowiek, wykształcony, delikatny. No on się też od razu poznał na Januszu. No i kiedy tam no, były takie, on nawet nie pytał tak ostro, no, ale zadawał jakieś pytanie, no nikt nic nie wiedział. I wtedy on z taką zrezygnowaną miną, trochę ironiczną, mówił, no to jak to jest, panie Januszu? No i wtedy Janusz odpowiadał właściwie definicją tego. Aha, jeszcze przed odpowiedzią, ponieważ siedział w pierwszej ławce, odwracał się do nas, jak skiwał głową, że przeprasza, że wie, no. No i udzielał tej odpowiedzi. No i wtedy pan Łapiński mówił, no, okazuje się, że można coś wiedzieć, prawda? Więc tak zapamiętałem Janusza od tych pierwszych zajęć. I nie ukrywam, że ja się w owym czasie jego trochę, powiedziałbym, bałem, no bo uważałem, że on jest takim omnibusem, że ja mu nie dorównuję. No więc kolegowaliśmy się, rozmawialiśmy, ale nie mogę powiedzieć, że doszło do jakiejś zażyłości wtedy. No. I później po drugim roku on zniknął. I ja myślałem, że on przerwał te studia, dlatego że nie miał co robić na tych studiach, że to dla niego była jakaś szkółka. Nie wiedziałem o tym, że zaczęła się ta choroba, która go przykuła później do wózka inwalidzkiego. I no, można powiedzieć, była taka, no często to każdy z nas ma jakąś taką przygodę w życiu, że ktoś się pojawił w jego życiu, potem zniknął i tyle. Ale bardzo silnie odcisnął się w mojej pamięci. I teraz proszę sobie wyobrazić taką sytuację, bo to już jest sytuacja literacko-poetycka, że mija dokładnie 25 lat. No to jest kawał czasu, zwłaszcza dla człowieka, no powiedzmy, jak ja wtedy w sile wieku, no to jest pół życia, można powiedzieć. Jest telefon, dzwoni jakaś pani i zadaje mi tajemnicze, dziwne pytanie, czy pamięta pan człowieka nazwiskiem Janusz Schubert? No ja naturalnie, wyrwany do odpowiedzi po 25 latach, mówię, że oczywiście tak. No i gorączkowo, nerwowo myślę, co się stało, no, że pewnie stało się coś złego, może potrzebna jest jakaś pomoc, nie wiadomo. Mówię tak, a no właśnie, to bardzo dobrze, bo Janusz chciałby do pana napisać list i poprosił mnie, żebym zapytała, czy mogę napisać ten list, czy on może napisać ten list i jaki jest aktualnie mój adres. Więc już sama ta sprawa była taka jakaś tajemnicza, wzruszająca. Podałem ten adres. I rzeczywiście po paru dniach przyszła przesyłka, która się składała z sześciostronicowego listu napisane takim kaligraficznym. On miał bronią, ma tutaj ze sobą, pokażę może w pewnym momencie jego charakter pisma, który no, był zupełnie zjawiskowy, no nikt tak nie pisze, to był malarski, jakby średniowieczny, gotycki, nie wiem jak to nazwać, charakter pisma. I od razu Państwu powiem, że kiedy ja otworzyłem ten list, to miałem taki, jak to Proust nazywa, moment pamięci mimowolnej, że ja się cofnąłem w czasie, bo jak ja siedziałem koło niego tam w ławce, czy tam na studiach, on tam czy robił notatki, a raz podglądałem, to pisał list do kogoś. Właśnie list pisał do kogoś. I wtedy spostrzegłem ten jego charakter pisma. I jak zobaczyłem znowu teraz przed sobą ten charakter pisma, to no od razu tak jakby się 25 lat cofnął wtedy do tej ławki na uniwersytecie. I to był list, który streszczał całe jakby jego życie, co się stało. Ja wtedy się dowiedziałem o tej chorobie.
o tych różnych etapach tej choroby i tak dalej, czyli opowieść o życiu, no i wyznanie, że przez te wszystkie lata on pisał wiersze, ale nie ujawniał, a teraz dzięki pomocy Grażyny, która tutaj siedzi w pierwszym rzędzie, no, że on wydał te, jako własnym subtem tutaj w Sanoku, takie tomiki, on to nazywał pięcioksięgiem, a wtedy to jeszcze były dopiero pierwsze dwa. No i że on mi przysyła, bo chciałby właśnie, też było zdumiewające dla mnie, że on mnie pamiętał i że on do mnie to wysłał, że chciał, żebym ja to przeczytał. Tak się zakończyła ta lektura mojego listu, który był świetnie napisany poza tym. Ja myślę, no wszystko bardzo ładnie, no ale teraz jest próba wiersza, tak? Próba poezji. Wiadomo, jak to jest z poezją, no, to jak nie wyjdzie, czy coś będzie trudne, będzie przykro, trzeba będzie coś. No. Otwieram te tomiki od razu po pierwszych strofach, po pierwszych linijkach. Zorientowałem się, że są to rzeczy no, wybitne, to nie, że dobre, to są rzeczy zupełnie wybitne i nie rozumiałem, dlaczego tak długo on to trzymał. No więc napisałem entuzjastyczny list, on wtedy oddzwonił, no, tak nastąpiło po, w ogóle, można powiedzieć, nawiązanie prawdziwej znajomości i za chwilę przyjaźni. No i wtedy postanowiłem zrobić coś, no bo czułem, że on jest tutaj w Sanoku jakoś skrępowany tą chorobą. No więc natychmiast poszedłem do Herberta, pokazałem mu te tomiki, czy nawet no, dałem mu po prostu. No i Herbert, który był wtedy już w bardzo złym stanie, miał astmę, właściwie większość dnia leżał. Proszę sobie wyobrazić, następnego dnia do mnie zadzwonił. Następnego dnia do mnie zadzwonił i tym swoim wzdyszanym głosem powiedział, no, tak jak to on lubił, tak zawsze autoironicznie, panie Antoni, no co pan wyprawia, pan wie przecież, w jakim ja jestem stanie, nie można mnie narażać na takie emocje, proszę natychmiast się stawić u mnie, bo trzeba się naradzić, co z nim zrobić, dlaczego on nie wydaje w normalnym wydawnictwie, tylko jakoś tam gdzieś bocznie, no. No i tak rzeczywiście się stało, potem napisał list do Janusza, właśnie fragment tego listu jest takim blerbem przewodnim tutaj. No a drugi, a potem była okazja, spotkałem Miłosza, no to dałem Miłoszowi, no i Miłosz też do niego napisał od razu taki list. No niezwykle entuzjastyczny, a potem już oni sami nawiązali korespondencję, to powiedział, że pianie kogutów, taki krótki wiersz, który będzie zresztą chyba dziś odczytany, że to jest arcydzieło. Miłosz mu tak ulał w tym stanie. Więc można powiedzieć, że jeśli chodzi o Janusza, to z mojego punktu widzenia, to się rozłożyło na takie dwa równe etapy. Ten etap 25 lat nieobecności po tym krótkiej znajomości na uniwersytecie i 25 lat dosyć intensywnej znajomości, no, trochę na odległość, głównie przez telefon. Myśmy właśnie co drugi dzień rozmawiali przez telefon. Mieliśmy takie regularne godziny, kiedy on do mnie dzwonił w niedzielę. Także można powiedzieć, że gdybym ja chciał, to ja częściowo to trochę tu opisałem w tym posłowiu, ale to jest jeszcze, odczuwam niedosyt, że właściwie to jest temat, no na jakiś być może utwór literacki, ta cała historia tej znajomości. Więc może tyle takiego otwarcia. Teraz poproszę Andrzeja o przeczytanie pierwszej serii wierszy, a potem przejdziemy do wspomnień kolegów. Sens jaki? Sens jaki tego wszystkiego? Gonitwa do upadłego. Podczas golenia śpiewanie i grzanek opiekanie. Węzeł gordyjski krawata i usztywniony na lata badasz odbicie w witrynie. Ty płyniesz i tam dopłynie. W zapachu spalin przez mosty, liany lin, anten porosty, gazet, strokate skrzydła i reklam malowidła. Czegoś tam wyliczanie na komputera ekranie, a potem w barze za mgłą
hałasu ściszony gong. Jej rzęsy w bukiecie koniaku i palców werbel do taktu. Nie taktem tamten takt, pospiesznie spełniony akt. Sens jaki tego wszystkiego? Gonitwa do upadłego anioła, windy wznoszenie, rajskiego ogrodu ścielenie, zachwytu krótkie rzężenie. Sens jaki? Sens jaki? Sens jaki? I w błysku magnezji olśnienie. Sen taki. Sen taki. Sen taki. Na razie dzień jest piękny. My na Panonii piłując pod górę, oni we troje z lasu, środkiem szosy, prosto na nas. Pan Kaziuk, głośny, z kosturem, w furażerce płóciennej. Stasia, jego żona, wilnianka, jemu głowa boli. I pani Henia, taskająca duży koszyk grzybów. Kolory jak żywe i oni jak żywi. Zagajnik na brzozowcu nic a nic nie zmężniał. Bo jak? Skoro trwa wciąż tamto późnosierpniowe południe. Twoja panterka, buty komandosa, na poroszu kierownicy zawieszony kask. Nie udawaj wesołka. Wiesz, co będzie potem. Dla niej skleroza, cukrzyca, amputacja nogi. Wylew, paraliż i długie konanie dla niego. A końca pani Heni, delikatnie wywrotnej, lepiej nie wspominać. Niech pozostanie taką, jaką chciała być. Na razie dzień jest piękny i do twoich pleców czule obejmując w pół przytula się coś, co nazywano dawniej przeznaczeniem. Esej o tożsamości. Kwitły dzikie czereśnie, grusze i tarmina. Na połoninach jeszcze leżał śnieg. Bukowe lasy rude z domieszką fioletu. Ostry błękit. Krótka fala na zalewie uderzała obelki pustego pomostu. Smażalnia ryb. Drewniane koło u stropu. Strefa ciszy dla młodych drzewi i brzóz. Po odpięciu czarnych pasów bezpieczeństwa doskonale odrębni szli, krojąc przejrzystość, wolni, nieśli w sobie poprzednie sezony. Skrzypiał na uwięzi spacerowy statek, tożsamość blachy, lakieru, betonu i wody. O, kto z tych pierwszy? Kto umiera, a kto żyje? Kto na wozie, kto za wozem? Kto trzewiki komu szyje? Komu skórę łoją łozą? Kto zaciera spierzchłe dłonie, pijąc piwo pełną kwartą? Kto na szyję halsztuk wkłada i związuje go w kokardę? Kto mi powie? Kto mi powie, gdziem ja bywał, w oceanach, jakich pływał? Zdejmie łuskę z mej pamięci, przepalony knot podkręci. Co sądzone nie unikniesz, rychło do losu przywykniesz. Nie żałuj utraty swego,
Toni Morskiej zgubionego. Krótka wieczność. Kto nakarmi moje głody? Kto położy dłoń na dłoni? Kto przygarnie i kto powie? Będziesz mój na krótką wieczność. Ty, on, ja, my, wszyscy, oni. Ciało wzięci w niespełnieniu. Gdzieś na ostatecznej plaży osądzeni, pogodzeni. 8 wersów ku przestrodze. Oklask miał być i korona, a tymczasem wióry, słoma. Szybko, a jakby pomału, od postu do karnawału. Chwycisz, trzymasz, pusto w dłoni. Myślisz, uszedłem pogoni. Wtedy arka mi dławi szyję. Było czyjeś, już niczyje. Dziękuję bardzo. No jak Państwo sami. Jak Państwo sami słyszycie, specjalnie na początek wybraliśmy takie wiersze, w których jest bardzo silny ładunek metafizyczny i który niewątpliwie łączy się z problemem wiary, niewiary. No i tutaj pozwolę sobie na taką prowadzenie do następnego głosu. Jak tylko odżyła ta nasza znajomość i przyjaźń z Januszem, no to ja właśnie stawiam sobie trochę za punkt honoru, ale w ogóle ja chciałem poznawać, chciałem, żeby moi przyjaciele z różnych stron poznali Janusza. No i najpierw to było drogą korespondencyjną. Potem jak się zaczęły te goście Janusza Schubera, czyli jeszcze wtedy się tak nawet nie nazywało. No przyjeżdżałem i właśnie z Broniem, i z Pawłem Hille, i jeszcze tam z kimś. I w pewnym momencie właśnie z Januszem, którego też w bardzo osobliwych okolicznościach sam poznałem. Zajmowałem się Becketem, pisarzem wątpiącym, głęboko wątpiącym. I nagle okazuje się, że tutaj duchowny, dominikanin, bardzo jestem zainteresowany, zaprosił mnie do Krakowa na jakiś odczyt, jeden, drugi. Z tego wyniknęły całe rozmowy właśnie. No, ja się tak zastanawiałem, co człowieka głęboko wierzącego, który poszedł taką drogą do tego pisarza, przekonuje. I w pewnym momencie, to zresztą było przy jakiejś mojej okazji, to znaczy ja miałem w Sanoku jakąś prezentację takiej swojej książeczki, takich opowiadań i poprosiłem, żeby Janusz ze mną pojechał, głównie po to, żeby poznał Janusza. Nie po to, żeby był uczestnikiem tej mojej prezentacji. I tak się właśnie stało. I przybliżałem postać Janusza. Byłem sobie, to jest bardzo dziwny, ciekawy człowiek właśnie w tym kontekście, ponieważ to jest człowiek, który należy do Kościoła, który był chrzczony, dla którego Kościół wiele znaczy, gdzie jest wiele odniesień religijnych i kościelnych tych jego wierszach, a zarazem, który się deklaruje jako agnostyk. Janusz nawet jest taka rozmowa, którą jakoby niedawno nagrał, nie wiem, 2 lata przed śmiercią, właśnie o jego, jak on sam powiedział, o jego problemach z wiarą, o niewierze, o trudnościach. I właśnie, no, ponieważ sam też się identyfikuje jako agnostyk, czy ktoś, kto szuka, no to chciałem, żeby spotkał właśnie takiego człowieka i no Janusz wtedy do mnie przyjechał i potem było wiele takich rozmów, kiedy Janusz od razu powiedział, cokolwiek on sądzi o sobie,
czy on jest wierzący, czy on nie jest wierzący. To jest człowiek głęboko metafizyczny. To była pierwsza reakcja człowieka, który się bądź co bądź zna głównie na duszy. No więc opowiedz może o tym pierwszym swoim spotkaniu i co właśnie wtedy myślałeś i później co z tego dopatrzyłeś się w wierszach podczas pierwszych lektur. Pierwsze spotkanie nie było tu w Sanoku, tylko pierwsze jeszcze spotkanie było w Warszawie, kiedy Janusz miał wieczór autorski w Kordegardzie, prowadził Bronisław Maj i to było moje pierwsze spotkanie z Januszem Schuberem na żywo. Oczywiście znałem jego utwory, ale pierwszy raz mogłem go posłuchać i pierwszy raz mogłem go po prostu zobaczyć, spotkać się z nim. Jeszcze później, po tym wieczorze autorskim, byliśmy u Antoniego Libery w domu i to spotkanie jakoś było kontynuowane. Pierwsze moje wrażenie, muszę powiedzieć, było w pewnym sensie nie metafizyczne, ale bardzo charakterystyczne i zostało mi w pamięci do tej pory. Zapewne Państwo wiecie, bo tu wielu z własnej lektury, ale też wielu krytyków na to zwraca uwagę, że taką bardzo charakterystyczną cechą poezji Janusza Schubera, pewnie każdej naprawdę wielkiej poezji, jest umiejętność zobaczenia i opracowania szczegółu. W tym sensie wiersze nigdy nie są po prostu traktatami metafizycznymi. Nawet jeśli są, to gdzieś musi to wszystko być zakotwiczone w takim konkrecie i to konkrecie tak mocnym, że mamy poczucie, że gdyby poeta za nas tego nie zobaczył, to my byśmy nie zobaczyli, a cieszymy się, że to widzimy. I rzeczywiście u Janusza Schubera tych konkretów, tych opisów bardzo szczegółowych, takich przenikających wyobraźnię jest bardzo dużo. Jego zdolność, uwaga, koncentracja na szczególe jest zupełnie wyjątkowa i to na takim szczególe naprawdę materialnym, naprawdę przedmiotowym, powiedzielibyśmy. I muszę powiedzieć, że to było moje pierwsze wrażenie ze spotkania z Januszem Schuberem, że to jest człowiek, który sam się składa z bardzo znaczących szczegółów. Ja już nie będę wymieniał innych, tylko te, które padły już dzisiaj. To jest człowiek, który składa się z bardzo znaczących szczegółów. Charakter pisma, ten głęboki, nieprawdopodobny głos, niezwykła zupełnie dykcja, ale też zwyczaje, to o czym już było wspominane, mianowicie chociażby telefony do Antoniego Libery regularne, co tydzień o 9:00, o 9:30. Janusz Schuber był jak z własnego wiersza. On sam był jak z własnego wiersza i zwróciło to moją uwagę, nie dlatego, że to była jakaś sytuacja anegdotyczna, tylko na pewną spójność, taką niezwykłą spójność tej osoby złożonej z istotnych szczegółów, które naprawdę dużo mówią. Charakter pisma dużo mówi, głos dużo potrafi nam powiedzieć. Z tą poezją, z którą się zetknąłem. To była pierwsze wrażenie. Drugie, może bardziej właśnie, powiedziałbym, związane z agnostycyzmem, ale to może jeszcze do tego wrócę. Pożar. Trzaska zapałka i w dwóch palcach łomyczek zwięzły. Embrion pochodni, białe drewienko, kropelka siarki, dolina zgrzebna, język płonący, lustrzane wrota, roczne waltornie, sześciany wersu, drabiny rytmu, wiązadła stropu, legary wiar, werbunek żaru, różdy piszczałek. Trzaska zapałka. Trzaska zapałka i w dwóch palcach trzymam pożar.
Niebieski grzebyk. Odprowadzałem dziadka na przystanek kolejowy z krutami i wąską dróżką obok warsztatu ślusarza. Astry iskier, zapach stalowych opiłków. W jednej ręce niosąc obwiązane sznurkami tekturowe pudło, w drugiej teczkę zapiętą na ostatnią dziurkę paska. Mocny w nogach, rozczochrany, kilkunastolatek. Nieświadomy, to przyszło dopiero z latami, że istnieją dwa równoległe czasy. Ten bieżący, nijaki i mętny, i ten inny, niezniszczalny teraz, w którym dziadek na peronie stacji Sanok miasto podaje mi niebieski grzebyk. I w tym wszystkim nie ma słowa było, tylko jedno niepodzielne jest. Ekshibicja. Od rana na nogach, na czterech nogach mojego krzesła. Mojego krzesła na czterech kółkach. Od rana do nocy na czterech literach. Na czterech nogach. Bo moje dwie ani do stania, ani do chodzenia. Za to do ubierania skarpetki, spodnie i pantofle. Od ściany do ściany, od czasu do czasu za okno, na czapich nogach anten telewizyjnych, z dachu na dach. Oczy odżywiane drukarską farbą, gotowe szukać dziury w całym niebie, albo za synogarlicą po parapecie. Tam i z powrotem. Było kiedyś tyle biegania i nie najgorszego chodzenia kościeliską, wetlińską. Z warszawskiego mieszkania co dzień na uniwersytet piechotą i z Krynicy wzgórzami do Żegiestowa na nartach przez Białą Górę, Liszną do Olchowiec. Anonią po wertepach, w tenisówkach ciężkich od wody po kamienistym dnie, Sanu po pradu wołosatego. Szło się między zdrojami pod akacjami, akacjami z Iwoną, księżniczką Burgunda, na skwerku przy Zimorowicza, obserwując Jana Parandowskiego, krok po kroku. Dane zabrane z komentarzem, bez komentarza, z umiarkowanym jednak optymizmem, mistrzu Mironie, z koślawym aniołem, teraz na obłoku z dykty, myślę i myślę i innego życia nie potrafię dla siebie wymyśleć. Te wiersze świetnie korespondują z tym, co Janusz przedtem powiedział, to znaczy o tym konkrecie, o tej fizyce, przez którą Janusz dobierał się do spraw metafizycznych, co być może najlepiej tutaj było widoczne w tym wierszu o niebieskim grzebyku, czyli właśnie na taka epifania, moment. Taki moment zapamiętany, który czyni ten drobiazg i ten grzebyk i ta cała sytuacja utrwala na jakąś wieczność, że to nie jest tylko
jakieś wspomnienie, że dziadek miał grzebyk, tylko że po prostu to staje się jakimś archetypem, czymś wiecznym. A druga sprawa, którą jeszcze tutaj rozwinę, co powiedział Janusz, mianowicie, że można by chyba coś takiego powiedzieć, że Janusz nie pisał tylko wierszy piórem za pomocą języka, tylko że Janusz napisał jeden wielki wiersz w materii swojego życia. No, jego życie przekuł na rodzaj wiersza. No i to co Janusz mówił właśnie, no, punktualność, ten optymizm, o którym to taki gorzki optymizm, ale optymizm, że on się nigdy nie skarżył przecież na tę chorobę. Nie można było od niego nigdy, nawet jak się człowiek dopytywał, no, czy on się lepiej czuje, czy gorzej, nie. Na to nie było jasnej odpowiedzi, że wszystko jest w porządku. Tak zresztą było do ostatniej mojej z nim rozmowy przed tego, jak poszedł do szpitala. Więc można powiedzieć, że tu siedząc w Sanoku i jakoś tą chorobą pognębiony, no, doprowadził do takiej sytuacji, że tu się pielgrzymowało, prawda, do Janusza. Bardzo różni ludzie, nie tylko ludzie ze środowiska literackiego. No i właśnie, no to jest jakiś taki idiom egzystencjalny, który porównuje do wiersza. No. Ale teraz dodajmy jeszcze jeden aspekt, bo tak to wszystko, co tu ja mówię, to takie trochę może zbyt podniosłe, zbyt takie pompatyczne, poważne. Filozofia, metafizyka, choroba, cierpienie. Ale Janusz był jednocześnie takim bardzo dowcipnym, ironicznym. I tu nie chodzi tylko o ten dystans do swojego położenia. On lubił dowcipkować, był bardzo otwarty. No i gdy poznał się tu z siedzącym tu Bronisławem, no to oni po prostu sobie, można powiedzieć, pili z ust. I wiem, że Bronisław, zdaje się, przywiózł tutaj taki zbiór limeryków. Lubili bardzo świntuszyć, powiem Państwu. Oczywiście poetycki sposób, no, językowy, nie inny. No więc, Broniu, opowiedz, jak to było z tobą i jak to się zaczęło. Nadzwyczajnie trudno mi będzie o tym mówić. No, mówimy cały czas o Januszu w czasie przeszłym, ale jestem głęboko przekonany, że dopóki na ten przedmiot będziemy mówić szklanka, na to będziemy mówić ręka, na to stolik, na to światło, na to cień. Dopóki będziemy mówić w tym języku, to wiersze Janusza, a i on z nimi, i on w nich, on był nie tylko bohaterem swoich wierszy, ale w pewnym sensie dawał im materię, substancję życia. To i jego wiersze, i on będą z nami. One były, są, będą, jak mówię, dopóki będziemy w tym języku mówić. A teraz mniej patetyczny batem mnie do tego nagle wywołał, bo rzeczywiście myśmy z Januszem dowcipkowaliśmy, duszyli. No, niekiedy głęboko i straszliwie ironicznie, ale też i bardzo pesymistycznie. A to w końcu nic dziwnego. Człowiek o minimalnie choćby dodatnim ilorazie inteligencji nie ma prawa nie być katastroficznym, świntuszącym, krwawym pesymistą. A Janusz i ja, wbrew pozorom, mamy dodatni iloraz inteligencji. Janusza poznałam, jak pewnie i Janusz pyta, jak pewnie wszyscy, dzięki Antoniemu, ale
Najpierw była to wieść. Wieść nie do uwierzenia. Wszyscy znamy ten żałosny, plugawy, megalomański narodek tak zwanych poetów. Jeśli ktoś nie zna, niech nie żałuje i nie zadaje się z nimi nigdy. Ludzie, którzy ledwo napiszą, ledwo sklecą jakieś poemko, już biegną, żeby cały świat je poznał. I oto dowiaduje się od Antoniego, że jest poeta, który przez ćwierć wieku pisał swoje wiersze, szlifował je, komponował z nich pewne całości, usilnie nad nimi pracował, nie próbował nawet przez ćwierć wieku opublikować ani litery. To się wydawało niemożliwe, nie do wiary zupełnie. I oto nagle, dzięki Grażynie Jarosz, Antoni już o tym mówił, ale nigdy nie zdołamy jej dość podziękować za to, co dla nas, wydając wiersze Janusza, zrobiła. Nagle ukazuje się 5 książek naraz. 5 ksiąg. Pewnie wszyscy Państwo to macie, ale patrzcie, tak wyglądała pierwsza część 5 ksiąg. Paradne ubranko i inne wiersze. I nagle pojawia się gotowy, odrębny, mówiący własnym, po jednym dystychu rozpoznawalnym językiem poeta. To było coś niezwykłego. Poznałem Janusza najpierw w Krakowie, na spotkaniu, na które Janusz przyjechał. To było pod koniec 20. stulecia, to był 96. rok. Tutaj mam jeszcze bardzo ceremonialną dedykację na paradnym ubranku. No i tak to się zaczęło. Nawet nie będę próbował, bo nie chcę Państwa zanudzać, a i czasu nie ma wiele. Całej tej historii naszej, powiem, bo byłem tym obdarowany, naszej przyjaźni, opowiedzieć, ale zaledwie może 2-3 istotne słowa. Mianowicie Janusz, z którym widywaliśmy się często, przyjeżdżaliśmy na tak zwane szuberiady. Czasami one miały wymiar i formę oficjalną spotkania. Czasami miewały taki wymiar i taką formę, o której przy damach, starcach i młodzieży opowiadać nie wypada. Ale to nagle stało się czymś dla mnie, mogę mówić tylko za siebie, nadzwyczajnie ważnym. Świat był już trochę inny, od kiedy był w nim Janusz. A Janusz był dla mnie, i to w autoironiczny sposób celebrowaliśmy, ale był kimś takim jak starszy cechu. On pisanie traktował nie tylko jako powołanie, jako spełnienie, jako kreację światów, ale też traktował je niesłychanie poważnie jako rzemiosło. I pokażę Państwu, nie będę ich czytał, ponieważ one są właśnie cechowymi listami. Jego listy do mnie, a mam ich mnóstwo, takie 3 posegregowane teczki, właśnie tak wyglądały. Był wiersz albo fragment wiersza i potem tym słynnym kaligraficznym pismem list o tym wierszu, o jego szczegółach. Czasami jednej głoski, czasami jednej przerzutni, jednego obrazu. Dotyczyło kilka listów i kilkanaście telefonicznych rozmów. Janusz pytał mnie, a był starszym cechem, ja byłem zaledwie czeladnikiem. Pytał mnie, myślę, że nie tylko mnie, o pewne dotyczące tego właśnie, nad którym pracuję, wiersza Wybory. Ale to było nadzwyczaj istotne także i dlatego, że on przepełniony był taką wiarą, o której zresztą nigdy nie mówił, nawet nie musiał wprost o niej mówić, ponieważ ona od niego biła. Od niego można było
Nawet jeśli się było pełnym zwątpienia cynikiem, można było przejąć wiarę w to, że od czystości dystychu zależą losy świata, że pisanie jest czymś najważniejszym, istotnym. Pisanie, które ocala i kreuje i pojedynczego człowieka, i czas, i świat, i to wszystko, co jest. Pamiętam, jak Miłosz, niech to zostanie między nami, bardzo żałował, że nie znał wierszy Janusza do momentu, w którym wydał tę swoją słynną antologię, która była takim jego credo i poetyckim, i filozoficznym, która po polsku się powinna nazywać Księga Świetlistych Rzeczy, gdzie sformułował takie oto, no, coś w rodzaju niemalże rozpisanej oczywiście na wspaniały esej definicji poezji, że poezja winna być lojalna wobec rzeczywistości. To, co niezapisane, powiada w innym wierszu Miłosz, zmierza ku nieistnieniu. Tylko to, co przybierze kształt słowny, istnieje naprawdę, bo może być przedmiotem rozmowy między jednym człowiekiem a drugim, bo może zapisane przetrwać w czasie. I poezja Janusza jest właśnie taką poezją lojalną wobec rzeczywistości. Poezją niezwykle zmysłową. Wszelkie metafizyczne pytania, bardziej pytania niż rozstrzygnięcia, które się w niej rozlegają, zawsze jako punkt wyjścia mają taki, zdawać by się mogło, błahy, nieważny, nieistotny, materialny, substancjalny konkret, jak chociażby ów plastikowy, niebieski grzebyk. Ja pozwoliłem sobie w takim eseju, który otwierał zbiór wierszy Janusza w wydawnictwie Aszet, nazwać go czułym fotografem czasu. Jego wiersze, zobaczcie, jak wiele z nich jest po prostu opisami fotografii, ale jego wiersze są jakby takim utrwaleniem, w jednym mgnieniu. Migawka prawdziwego, niecyfrowego aparatu fotograficznego otwiera się na 1/60, 1/250 sekundy, ale w kadrze jest wtedy cały świat. Nawet słowa, którymi opisujemy technologię fotograficzną, pasują do, mówiąc może zbyt trywialnie, pasują do istoty wiersza Schuberowego. Te wiersze wywołują i utrwalają rzeczywistość. Dlatego one będą i są. Janusz też jest z nami. Ja to naprawdę tak czuję. To może tyle. Było. Czy to był ogród? Nie, to nie był ogród. Leżeliśmy w powijakach kolczastego drutu, patrząc na kawałek podartej instrukcji. Mijały lata. Ze zmurszałej wieży jeden po drugim schodzili strażnicy, zgadywali przyszłość, wróżąc z końskiego nawozu. Czy to była twierdza? To nie była twierdza. Wieże strażnicze zmieniły się w maszty. Wstrząsały nami ruchy tektoniczne. Pod jedwabiami obrośniętych kwarcem wiozły nas szare łodzie z papirusu. Czy to było ciemne, zimne, twarde, gorzkie? Nie. To nie miało smaku. Nam smak odebrano. Więc co to było? Nie wiem, co to było. Jawa. Złudzenie. Może senny koszmar. Nad szklanką czerwonego wina. Co było dane, będzie wzięte.
Co było wzięte, jest zwrócone. Taką się myślą pocieszałem nad szklanką czerwonego wina. Podeszła do stolika obok dziewczyna w dżinsach ze spanielem. Za żywopłotem żyło miasto. Hymenoptera błonko skrzydła. Ul rojny ulicami szumiał. Śniąc siebie w obcym domu, niosła na łopatce żarzący się węgiel, żeby zawalić w piecu u siebie na górze. Nie znałem tego domu, rozkładu pokoi. Chociaż traktowano mnie jak domownika, czułem się obcą. Dlaczego się spóźniasz? Zapytała z niechęcią, wstępując na schody. Przystanąłem na półpiętrze w oknie. Po drugiej stronie zatoki, naprzeciw fabryki konserw i składnicy złomu, stado arktycznych gęsi, kilka dzikich kaczek, dachy pochyłe z grubą warstwą śniegu, jak w okularze lornetki, bliskie i wyraźne. Pionowa żyła rozlanego tuszu. Było drzewo. Na autostradzie konwój ciężarówek ze światłami włączonymi na wypadek mgły. Symultanka Zbigniewowi Herbertowi. W szachy nie wiedzieć czemu grywaliśmy na półpiętrze. Drewniany podest, rzeźbiona galeryjka z lambrekinem cierpliwie tkanym przez pająki. Tam nogi nieżywych komarów jak druciki w przepalonej żarówce. Mumie kruche much i tafty spłowiałe motyla. Za stołek służył mi zazwyczaj kałamarz z drzewa i dykty. Atrapa reklamująca atrament kiedyś w księgarni dziadka, teraz współlokator strychu razem z pudłami rysików i stertą lutowego papieru. Księgarnia oprócz papeterii, czasopism i książek miała osobny pokój, tak zwany muzyczny, gdzie płyty, płaskie jak karnawałowy szapoklak, oddawano torturom patefonowej igły i pianino, błyszczące lakierkami tenora. Graliśmy, prawdę mówiąc, marnie, pochyleni nad szachownicą, udając przed sobą wytrawnych graczy, studenci bodajże czwartej klasy szkoły podstawowej, tytułujący siebie nawzajem arcymistrzu, aby po skończonej partii wrócić do śledzenia zaczajonych w okrzywach czerwonoskórych, o podrapanych łydkach i łukach ze sklejki. Pianie komutów Czesławowi Miłoszowi. Pianie kogutów na zmianę pogody. Pod siną chmurą sine jądra śliwek z popielatym nalotem i lepką szczeliną. Tam słodkie strupy brudnego bursztynu. Język próbuje wygładzić chropowatość pestki i lata mijają, a ona dalej rani podniebienie, obiecując, że dotknę sedna, dna tamtego dnia, kiedy koguty piały na zmianę pogody. No.
Jak Państwo słyszeliście z tych wierszy, z tego, co Ronin już zaczął tutaj o tym mówić, właściwie dotykamy w tej chwili już takiej najbardziej istotnej sfery, jak bardzo ta poezja jest, jak to się mówi, wanitatywna, problem przemijalności, problem nietrwałości, problem w ogóle niepewności istnienia tutaj występuje. To są sens, ludzki sens, sens życia, być może jest snem, że ciało jest przez jego doświadczenie tej choroby czymś marnym, czymś właściwie tak nie dającym wcale podpory, tylko wręcz przeciwnie, że z tego ciała nic nie zostaje, że to ciało obraca się w proch już za naszego życia. Wreszcie, że pamięć to jest właściwie jedyne narzędzie utrwalania naszego doświadczenia, że doświadczenie umyka, że nawet teraźniejszość jest nieuchwytna. To są właśnie podstawowe, można powiedzieć, tematy, problemy, które Janusza interesują. Są klasycznie filozoficzne problemy czy pytania. I teraz na tym tle, czyli na tle jakiejś bezradności właściwie, można powiedzieć, wobec samego faktu istnienia, tego, czym jest ludzka świadomość, na czym polega relacja między podmiotem a przedmiotem, ta zagadka tej relacji, owocuje u Janusza tym, co Bronio tutaj właśnie mówił, że jakąś niesłychaną wiarą w słowo, prawda? Że słowo może coś ocalić, że może to utrwalić, że może to wyrazić. Że to właściwie jest tylko ta sfera, w tej materii można coś ocalić. Ale tam jest jeszcze jedno, moim zdaniem, piętro, które w tym wypadku różni Janusza od filozofii Miłosza i bardziej go przybliża do filozofii Herberta. To znaczy, że Miłosz, jak mnie się wydaje, to jest, można na pewno na ten temat dyskutować, myśmy z Januszem tu jechali do Sanoka, myśmy nawet na ten temat rozmawiali. Miłosz był bliski takiej wierze Orfeusza. Orfeusz był tak wielkim poetą, że za pomocą słów stwarzał światy, że tym aktem poetyckim przekonał Hadesa, żeby nawet tą Eurydykę mu wydano, tak? Natomiast i moim zdaniem, tak jak zresztą Bronio mówił w tym eseju, zresztą w wielu esejach u Miłosza ten motyw występuje, że poezja ocala, że poezja jest tym narzędziem, które jest jakby ostatecznym arbitrem ludzkiego bytowania na ziemi. Podobnie myślał chyba Brodsky, prawda? Natomiast jeśli chodzi o Herberta, to nie było to takie jasne. Oczywiście, że Herbert też był, nazwijmy to, kapłanem poezji, wierzył w poezję, to była ta jedyna rzecz, której on się trzymał. Ale u Herberta jest nawet zwątpienie w poezję. W takim wierszu, jednym z najsłynniejszych, do Marka Aurelego, jak on mówi, kosmos mówi tajemniczą mową, barbarzyńską mową gwiazd. To znaczy nie łaciną. Że łacina, czyli symbol ludzkiej mowy, tej uporządkowanej, pięknej, poetyckiej czy filozoficznej mowy, jest uzależniona od istnienia gatunku ludzkiego, który może wyginąć, może zmarnieć, może przestać istnieć, kiedyś nie istniał, więc jak kiedyś nie istniał, może kiedyś nie będzie istniał. To dla kogo to zostaje, prawda? Że nawet wiersze zostaną przekreślone. I ten motyw u Janusza jest, ale jednocześnie jest coś takiego heroicznego, bo właśnie tutaj do Janusza będę się zwracał. Na czym budować, czy na czym być może budował wiarę Janusz, chociażby coś takiego jak poezja, prawda? Dlatego, że dla człowieka wierzącego to jest wiadomo, jakie są prawdy wiary,
Taki człowiek zakłada i zmartwychwstanie, i jakieś życie wieczne, życie po życiu. A jak to jest z poetą, który wierzy, ale nie do końca w siłę i trwałość słów? Chciałbym wrócić do pytania, które przed chwilą Antoni Libera zadał. Łączy się z tym, które zostawiliśmy na moment, jak obiecałem na moment. I rzeczywiście spróbujmy może tak mniej więcej przynajmniej przyjrzeć się tej wierze, niewierze w wierszach Janusza Schubera. Ja muszę powiedzieć, że dam Państwu przykład trzech wierszy, które dla mnie były takimi odsłonięciami tej sfery, czy sposobu widzenia tej sfery, myślenia o tej sferze, jaką jest sfera transcendentna w poezji Janusza Schubera. Pierwszy wiersz, krótki, bardzo, zatytułowany, to jest bardzo ważne, zatytułowany Trzecie Przykazanie. I to jest, proszę Państwa, wiersz, ci, którzy pamiętają, to doskonale mogą go sobie odtworzyć w tym momencie, ale to jest wiersz, który mówi o kobiecie, kobiecie sprzątającej, czyszczącej schody z wielkim zapałem w sobotę, prawdopodobnie po południu, wieczorem, przygotowującej w ten sposób niedzielę, która ma przyjść. I zasadniczo tam jest opis tej sceny. To jest, tak jak powiedział Bronisław Maj, fotografia. Zatrzymany szczegół w czasie. Kobieta z zapałem w sobotę myjąca schody. Sobota jest podkreślona. Kobieta myjąca w sobotę wieczorem schody. I widzicie Państwo, dla mnie ten wiersz był takim momentem bardzo ciekawego zobaczenia, jak w tej poezji te rzeczy najważniejsze są widziane. Przez gest, który to gest jest uchwycony przez język, bo zwróćmy uwagę, tej sytuacji nie dałoby się przedstawić w jakikolwiek inny sposób niż poprzez wiersz. Jeżeli byśmy to namalowali, jeżeli byśmy spróbowali tę sytuację przedstawić wizualnie, no to nie wiedzielibyśmy, że to niedziela, nie wiedzielibyśmy, że to jest sobota przed niedzielą, że to o to chodzi, że to trzecie przekazanie, w ogóle byśmy tego nie wiedzieli. Gdybyśmy spróbowali to opowiedzieć, to wychodziłoby tak banalnie, jak właśnie wychodzi teraz, kiedy to Państwu opowiadam. Ale jak przeczytacie Państwo to trzecie przekazanie, ten wiersz, to jest porażający. Znaczy, on w tym szczególe zobaczył wszystko. Zobaczył szacunek do tego dnia, który jest dniem transcendencji. Tak, Bronisław Maj znalazł. Ja na pewno nie przeczytam, bo to byłby grzech wobec wierszy Janusza Schubera, ale zachęcam Państwa, żeby do tego wiersza sięgnąć. To jest pierwsze odsłonięcie. Drugie odsłonięcie, wiersz Świętych Obcowań. Dobry czas, żeby sobie go przypomnieć. Znowu, to nie jest żaden traktat teologiczny. Sytuacja jest taka. Opisana jest 90-letnia staruszka, która stoi przed portretem swojej matki, która najpewniej umarła w bardzo młodym wieku, bo jest tam w tym wierszu nawet powiedziane, że trochę dziewczyna, trochę kobieta, więc to naprawdę musiała. Ta 90-letnia staruszka stojąca przed portretem swojej matki zastanawia się, a jak my się spotkamy, to jak to będzie? Ja będę miała dziwną, podwójną relację do tej osoby, bo z jednej strony będę miała relację jako do matki, która siłą rzeczy jest relacją, no powiedzmy sobie już najogólniej, w tym sensie podrzędną, że no matka to jest jednak ktoś, od kogo pochodzimy i tak dalej, a z drugiej strony będę miała relację do kogoś znacznie młodszego, kto przeżył bez porównania mniej życia. I jak to będzie? I myślicie Państwo, że odpowiada ten wiersz nam na to? Nie, nie odpowiada. On nas zostawia z tym pytaniem, ale to jest, jak się ten wiersz raz przeczyta, to już się tego pytania do końca życia nie zapomni. Ja mogę, proszę Państwa, mówić studentom
na wykładach z filozofii o problemie tożsamości osobowej, jak go rozwiązuje Locke, a jak Hume. I oni nic z tego nie pamiętają. Już na egzamin nie pamiętają. A ten wiersz zostaje w pamięci na zawsze. I trzeci przykład, i to jest taki bardzo dla mnie charakterystyczny przykład tego, co bym nazwał właśnie agnostycyzmem, specyficznym agnostycyzmem Janusza Schubera. I tu nie chodzi o kwestię w tej chwili wiary religijnej, wiary w Boga, ale powiedziałbym pewnego stanowiska metafizycznego, ale myślę, że ta postawa była w ogóle dla jego widzenia świata charakterystyczna. Jest, proszę Państwa, taki wiersz Pelikan z tłoczkiem, czyli ojciec. Pelikan z tłoczkiem, czyli ojciec. Pelikan to jest, w tym wierszu to jest marka wiecznego pióra i to jeszcze z tłoczkiem. Widzicie Państwo, to jest ten specyficzny rodzaj szczegółowości, takiej, powiedziałbym, aż radykalnej szczegółowości. Pelikan z tłoczkiem, czyli ojciec. Zestawienie tych dwóch rzeczy. O co w wierszu, o czym w tym wierszu jest mowa? Co się tam dzieje w tym wierszu? Pojawia się ojciec, pojawia się jakaś postać, zresztą w takiej dosyć onirycznej wizji. Jest pytanie, czy to jest ojciec, czy to nie jest ojciec. Jak rozpoznaje podmiot liryczny tego ojca? Ano po szczegółach. Nie po tym, że ojciec ma jakąś najbardziej charakterystyczną cechę, nie że wypowiada jakieś nieprawdopodobnie, nie że się przedstawia, tylko po szczegółach, na przykład po tym, jak obcina, po tym, jak obcina paznokcie. I zwróćcie Państwo uwagę, tu jak siedzieliśmy przed spotkaniem, kiedy słuchaliśmy tego wywiadu, który był puszczany z głośników, tam pani prowadząca ten wykład, dziennikarka prowadząca ten wykład wymieniła listę tematów filozoficznych, które padają, które pojawiają się w poezji Janusza Schubera. I niewątpliwie to zagadnienie tożsamości było jednym z najważniejszych zagadnień. Czy on na nie odpowiada? Nie. Czy on odpowiada, co jest zasadą tożsamości? Czy zasadą tożsamości jest na przykład świadomość, pamięć? Nie, absolutnie nie odpowiada na to. Ale powiada, ojca we śnie poznam po tym, jak obcina paznokcie. I po piórze, pelikan z tłoczkiem. Nie? Bardzo charakterystyczne. Z jednej strony mamy zawieszony sąd, właśnie ten agnostycyzm tutaj, co do tego, co jest zasadą tożsamości, a z drugiej strony, skoro następuje rozpoznanie po szczegółach, to znaczy, że jakaś tożsamość jest. Bo inaczej by się nie dało rozpoznać. To jest bardzo charakterystyczne, myślę, że również, żeby odpowiedzieć sobie i zobaczyć, w jaki sposób Janusz Schubert pisze o, w jaki sposób podchodzi do tych zagadnień, które możemy nazwać zagadnieniami metafizycznymi, też dotyczącymi transcendencji i Boga po prostu. Notatki o pannie Teodozji 1848-1941. Żelazna dyscyplina, konsekwencja i upór słusznego wzrostu, koścista, rudawa, nieładna, z upływem czasu coraz mniej kobieca, najmłodsza i najbrzydsza z pięciorga rodzeństwa. Po przedwczesnym zgonie obojga rodziców niekwestionowana głowa dość licznej rodziny. Trzy domy, lokatorzy, działki budowlane, płacenie długów, weksle, siostra morfinistka, opuszczona przez męża, samobójstwo brata, jurne skandale siostrzeńców, posag dla bratanic. Zabrakło miejsca na sentymenty. Jej listy są rzeczowe, oschłe, nawet te do najbliższych. Urodzona w roku wiosny ludów wierzyła, że tylko Habsburgowie są gwarantem ładu w tej części Europy. Jaka z niej ziemianka, skoro jedynie w lecie koleją, potem jeszcze dobrą milę landem do dziedzicznej wsi na miesiąc, dwa najwyżej. Założony przez nią Instytut dla Dziewcząt
gdzie wykładała francuski historię sztuki, doceniony został przez cesarsko-królewską monarchię. Viribus unitis. Na czerwonej wstążce, rzadko od wielkiego dzwonu, noszony przy paradnej sukni. Biedronka. Strój kąpielowy EB. Bikini czerwone w czarne kropki. Przez całą dekadę mówiliśmy: Biedronka to, Biedronka tamto. 27 urodziny obchodziła na oddziale onkologicznym. Świadoma, że został jej najwyżej tydzień, żartowała: napiszcie bajkę. Biedronka i rak w jednym spali łóżku. Ten ostatni tydzień składał się z 4,5 dnia. Pierwszy wers. Długie wieczory, kiedy dla oszczędności wyłączano całymi dzielnicami elektryczność i w domu zapalało się lampę naftową. Posiężny pyszczek maszynki i filujący płomyk z podkręcanego knota. Koronkowa galeryjka, w której osadzone szkiełko i moje wpatrywanie się w jasność żywą, pulsującą. Parsknięcia spalanej materii, lekka przędza kopciu i historia stłuczonej umbry, mleczno-zielonej z gufrowaną krezą, więc zapach nafty i smak korzennych pierników. Coraz wyraźniejsze na przekór śmierci z jej czarnym zegarem. Ten brewiarz odmawiany w pokorze i wstydzie. Przyjdź zdanie. Połyskliwy lub chropawy, obojętne pierwszy wersie. Abym mógł zacząć teraz, kiedy pora kończyć. O co w tym wszystkim chodzi? Antoniemu Liberze. Kiście białego bzu, pan tu, a pani tu, jedyna, jedyny, niebo z ultramaryny. Weranda pachnie żywicą, woalką przykryte lico. O co w tym wszystkim chodzi? Zegar wypruty z godzin. Zaczęta nieskończone, ze smyczy niespuszczone. Niepewne samo siebie, łyżeczką w kawie grzebie. Chciałoby biedne kształtu, choćby za cenę gwałtu. Zegar wypruty z godzin. O co w tym wszystkim chodzi? Kiście zwiędłego bzu. Pan tu, a pani tu. Jedyny i jedyna, spłowiała ultramaryna. Płacą, wstają, wychodzą, ich cienie w trawie brodzą. Kelner, złośliwy jak bies, z wazonu wyrzuca bez. Żywica nie pachnie już, randę pokrywa kurz. Zegar wypruty z godzin. O co w tym wszystkim chodzi? Może bronią nam odpowie jako poeta na to pytanie. Ja tylko jeszcze dodam jedną rzecz, że z Januszem wielokrotnie rozmawialiśmy czy przez telefon, czy tutaj i wracał często taki temat
co to w ogóle znaczy poezja, no, jakie jest źródło słów. Że to pochodzi z greki, od greckiego słowa poiein, to znaczy tworzyć, ale tworzyć nie w takim sensie potocznym, że się układa i mówi dziś twórca. Nie w tym sensie, że to się stwarza się coś. I w tym sensie rzeczywiście można powiedzieć, że no, cały ten dorobek Janusza, który tutaj jest no, w jakiejś sumie, w tym tomie wybranym, no, że on coś właśnie stworzył, no można powiedzieć, stworzył coś z niczego, no nie z niczego, no, z tego całego swojego życia. Ale jeszcze do tego dochodzi taka anegdota, ja mu kiedyś opowiadałem, Państwo wiecie, zresztą było zapowiedziane, że się zajmowałem Beckettem, stawiałem go w teatrze, tłumaczyłem i w najsłynniejszej sztuce Becketta, czyli Czekając na Godota, to jest taka scena, jest tak zwana scena myślenia, że Lucky, ta postać, myśli głośno. No i to jest parodia współczesnego języka nauki, filozofii. No. I podczas tego myślenia, czy pod koniec tego myślenia, kiedy oni już nie mogą tego słuchać, właściciel tego Lakiego, czyli pod co, mówi, trzeba mu zdjąć kapelusz, trzeba mu zdjąć kapelusz, to on przestanie myśleć. Że ten kapelusz oznacza taką, jakąś takie wędzidło na głowę, prawda, że jak mam kapelusz, no to on, a jak się mu zdejmie kapelusz, no to jakby on zostaje przepalony, prawda, ten umysł. No i tak się rzeczywiście dzieje, zdejmują mu ten kapelusz, odrzucają, on pada zemdlony. No ale cała rzecz polega na tym, że potem jak oni odchodzą, to na scenie coś zostało. Właśnie po myśleniu został kapelusz. A po tym pod co, to został tylko dym z fajki i kości kurczaka. To bardzo są wyraziste takie symbole. I pamiętam, Januszowi się szalenie podobał ten symbol, że po myśleniu, czyli po tworzeniu, no zostaje ten konkret, jakim jest kapelusz. Człowiek znika, ale kapelusz zostaje. No i można powiedzieć, że właśnie ta jego poezja to jest ten kapelusz, który nam zostawił. Teraz odpowiedz, o co w tym wszystkim chodzi, no bo tylko ty wiesz. O co w tym wszystkim chodzi? Janusz tego nie wie. Gdyby wiedział, nie pisałby wierszy. Ja też nie wiem. Poezja jest od tego, by stawiać pytania, a nie budować odpowiedzi. Jest od tego, by podważać odpowiedzi, rozbijać już dane odpowiedzi, iść inną drogą niż te odpowiedzi dane przez naukę czy filozofię wskazują. Poezja jest od budowania takiej właśnie duchowej przestrzeni. Paradoksalnie przez to ocala i powołuje do istnienia to, co jest. Dziękuję bardzo, więc na tym właściwie kończymy tę część poetycką, ale nie byłbym sobą, gdybym nie odwołał się jeszcze do jednego bardzo krótkiego wiersza, który niech będzie autoironicznym komentarzem do naszego tu spotkania, ponieważ jak Państwo zwrócili uwagę, myśmy tutaj planowali na tysiące sposobów, umawialiśmy się i z Andrzejem, które wiersze i w jakiej kolejności, i z Januszem w samochodzie, jakśmy tu jechali, i z bronią przez telefon, no układaliśmy ten scenariusz, można powiedzieć, w nieskończoność. A wyszło, jak wyszło. I ten właśnie problem Janusz oddał w następującym wierszu. Po co się łudzić, mimo najlepszych chęci, od niepamiętnych czasów, zamiast zmierzać w założonym celu, dryfujemy nie wiadomo w jakim. Rację miał więc sanocki fryzjer Orzechowski, gdy w drugiej połowie lat 60. XX wieku
w swoim zakładzie przy ulicy Świerczewskiego, dawniej Jagiellońska, dziś znów Jagiellońska, nic sobie nie robiąc z roszczeń strzyżonych klientów, ani nawet z własnych aspiracji, i to nie byle jakich, mówił pod nosem wręcz obcesowo: będzie tak, jak wyjdzie. Bardzo dziękuję panom za przybliżenie nie tylko twórczości pana Janusza Schubera, ale również za przepiękne słowa o nim jako koledze, przyjacielu. To było wzruszające i metafizyczne. Dziękuję ślicznie jeszcze raz. A na scenę zapraszam pana dyrektora. O, ma. I jeszcze straszy. Tego nie było też w scenariuszu, policzymy się później. Także ja oddaję głos panu dyrektorowi. Dziękuję ślicznie. Antoni, zapraszam na, tutaj do nas na chwilę. Jest podniośle, poważnie, nie wszyscy, bo jesteś wyjątkową osobą. I myślę, że spełnię tutaj życzenie Janusza, który bardzo dbał o wyrazy wdzięczności, bardzo dbał o takie dobre gesty, dobre słowa, życzenia, i myślę, że będę wyrazem uczuć i myśli nas wszystkich, że te kwiaty, które przekażemy tutaj Antoniemu Liberze, w najmniejszym ułamku oczywiście nie wynagrodzą i nie będą jakimś uniwersalnym wyrazem wdzięczności, ale niech chociaż to zostanie po tym czasie, który jest przed nami. Czas z Januszem się zakończył, z Januszem, z którym byliśmy na co dzień. A najważniejsi aktorzy, upadła kurtyna, niech odbiorą kwiaty. Dziękujemy ci bardzo. Jestem jego dłużnikiem niż on moim. Zapraszam na chwilę na scenę panią Grażynę Jarosz. Bronisław Maj powiedział przed kilkoma minutami, że niczym nie wynagrodzimy tego, że Grażyna sfinansowała i przez to umożliwiła ujawnienie poezji Janusza Schubera w postaci wydawnictwa. Więc przyjmij, Grażynko, ten bardzo, bardzo skromny wyraz wdzięczności. Zawsze byłaś w cieniu, pod kulisami, pojawiałaś się jako ta tajemnicza kuzynka z Oslo, więc dzisiaj dziękujemy ci bardzo. Różnica wysokości. To ja chciałam podziękować i chciałam zdementować, że nie jestem tajemniczą kuzynką z Oslo, bo moje dzieciństwo spędziłam w Sanoku. Tu chodziłam do pierwszych klas szkoły podstawowej. I moje związki z Sanokiem to są wielopokoleniowe, natomiast z Oslem to są czysto naukowo-zawodowe. Także dementuję przynależność do Oslo, pomimo że też tam jest częściowo moje serce, a na pewno moje życie. Ale tutaj jest moja rodzina, już nie istniejąca, ale to są ich miejsca pamięci. Tutaj jest, wciąż żyje Janusz, jak widzę. I tu jest koncert.
W drugiej części wieczoru wysłuchamy koncertu fortepianowego w wykonaniu pana Tomasza Maruta. Pan Tomasz Marut jest utalentowanym pianistą młodego pokolenia. Był niedawnym uczestnikiem tegorocznej edycji 18. Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego w Warszawie. Absolwent Akademii Muzycznej imienia Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Laureat wielu nagród w konkursach pianistycznych. Wysłuchamy w jego wykonaniu następujących kompozycji Fryderyka Chopina. Etiuda Esmol, opus 10, numer 6. Rondo Esdur, opus 16. Walc Asdur, opus 34, numer 1. I Polones Asdur, opus 53. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie. Thank you.
I swoim. Dziękuję Państwu za ten wspólny wieczór upamiętniający osobę Janusza Schubera, wspaniałego sanoczanina, który całym sercem kochał naszą małą ojczyznę. Nie umiera ten, kto żyje w naszych sercach i pamięci. Tą myślą żegnam się z Państwem i życzę miłego wieczoru. Do widzenia.